Jak się dogadać po angielsku, jak nie znasz angielskiego? Otóż okazuje się, że w smartfonach w tej chwili jest całkiem niezły translator, który mam na Androidzie. Mówisz do niego po polsku. Dzień dobry. Zawiozę Państwa do biura. Good morning. I'll take you to the office. A potem spotkamy się ze wspólnikiem i zjemy wspólnie obiad. And then we will meet with partner and have dinner together. Pod koniec dnia zawiozę Państwa na lotnisko. At the end of the day I will take you to the airport. Słuchajcie, no niezwykłe. To samo oczywiście działa w drugą stronę, to znaczy jeżeli druga strona mówi po angielsku, to urządzenie tłumaczy na język polski. Co więcej, ma też taką funkcję, że na przykład możesz zrobić zdjęcie jakiegoś tekstu, etykiety czy szyldu w języku obcym, już nie tylko po angielsku, ale to w dowolnym języku, nawet jakieś krzaczki chińskie czy japońskie i ci to przetłumaczy. Słuchajcie, wiadomo, że najlepszym sposobem, żeby się porozumiewać z obcokrajowcami jest nauczyć się języków obcych, ale jeżeli nie miałeś czasu ani okazji, a potrzebujesz coś załatwić z obcokrajowcami, to myślę, że warto, aby zobaczyć w swoim smartfonie, jak wygląda najnowsza wersja Google Translatora, bo tutaj może być Twoje wybawienie w trudnych sytuacjach językowych.